Właśnie przed chwilką miałem przyjemność w imieniu Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisać porozumienie o współpracy z gminą miastem Czeladź, z panem burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem. To bardzo ważna chwila także w rozwoju strefy, która od kilku lat promuje program KSSE w każdej gminie. Spotykamy się na różnego typu wydarzeniach. My je sobie nazywamy boosterami, to mogą być śniadania biznesowe. Oczywiście organizujemy je wspólnie razem z gminą po to, aby jak najwięcej firm mogło skorzystać z naszej wiedzy strefowej o instrumentach wsparcia, które oferujemy. Uważam, że takie porozumienia i współpraca na linii strefa, samorząd, biznes to chyba najlepsza forma łączenia tych trzech elementów życia gospodarczego. I jak już wspomniałem, otwierając nasze dzisiejsze spotkanie, jesteśmy przekonani, że przyniesie Czeladzi, ale także i strefie pozytywy i korzyści. Ważne biznesowe wydarzenie pod egidą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbywa się tutaj w Czeladzi, w tych pięknych obiektach byłej cechowni kopalni Saturn, zrewitalizowanej niedawno, która jest taką wizytówką naszego miasta. Przy okazji wielu ludzi z biznesu może zobaczyć ten obiekt, być może tutaj kiedyś też zainwestować, bo i takie możliwości będą. Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną o współpracy. To dla mnie niezwykle ważne, dlatego że mamy wiele terenów inwestycyjnych przygotowanych, a dzisiaj konkurencja między miastami jest bardzo duża i wsparcie specjalistów katowickiej strefy, możliwości oddziaływania na informacje są ogromne i dlatego bardzo liczę, że te efekty u nas szybko się pokażą. Nawiasem mówiąc, dodam, że efekty jeszcze przed podpisaniem umowy już są, dlatego że firma Kompal, tajwańska firma, która ulokowała się tutaj na terenie Czeladzi, w tak zwanej naszej wschodniej strefie ekonomicznej, to właśnie firma, która została wybrana, która wybrała to miejsce za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Także panie prezesie, jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj tą umowę o współpracy podpisać.